Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Maniak, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shadow of the Tomb Raider. Z tego co pamiętam, mamy tutaj postawić maszynę tak, aby krew. Musieli składać setki ludzkich ofiar, żeby krew wypełniła te kanały. A dokładnie, czyli to, co gadała w poprzednim odcinku Lara. I teraz tak. Tutaj mam na myśli to, że ta krew chyba powinna płynąć tu, a nie tam w te kanały. Dlatego też musimy pomyśleć, jak to zrobić tutaj, aby dobra. A tutaj tak to nic nie pomoże. Tu będzie spływać sobie. Nie. Tu też nie. Dobra, jeszcze raz. Tutaj będzie jeden kanał, który też do niczego nie doprowadzi. Bo teraz tak, jak wejdzie tu, też nigdzie nie doprowadzi. Trzy kanały. Dobra, to musimy chyba zrobić tak. Odciąć ten. Okej. I to teraz wejdzie tu. Tu. A spróbujmy. Cholera, spływa nie tam, gdzie trzeba. Może spływa tam. Aha. A teraz wyjdzie tędy. Tędy, o. To znowu, aha, bo teraz mogę zrobić ten sposób. Okej. Zobaczmy. Jeszcze nie. Może czekajcie.
Puszczę to tutaj. Jest to też bez sensu. Teraz chcę sprawdzić. No to chyba nic nie dało, co? To tutaj, czyli to też bez sensu. Spróbujmy jeszcze. Żeby to ulokować. No tu o co chodzi? Taka napada tu, no bo to też nie chcemy tego. Jeszcze raz spróbujmy. Czyżbym ja bym musiał. To chyba, że byśmy na przykład teraz to może się udać.
O, jednak nie. Ale wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Inaczej. Do tyłu. Potem do tyłu to zrobimy, spróbujemy. Jeszcze lecę udać. Na tyłu. Dawaj, dawaj, kiedy nie będę się w tym grzebał. I tak by musiało to być. No. Teraz pytanie. Wiecie, do tyłu. Mniej więcej. Dobra, czyli tak o tu. No okej. To środkowe, tak? Środkowe. Okej, no środkowe. Teraz na środkowego. Ciężkie. Trzeba więcej tarcia. O kurczę. Ja to robię błędów, co? Potem to do tyłu spróbujemy.
Gówno wyszło z tego. Za przeproszeniem. Dobra. Teraz zrobimy do przodu. Idealnie. Super. Okej, a teraz pora rozwalić te bariery. Za mokro. Muszę czymś to dodatkowo rozpalić. No dobra. A, no ta, tutaj jest zaraz palenie. Teraz muszę znaleźć srebrną skrzynię. O Jezu, lepiej tego nie rób. Okej, co tam jest? Czekaj. Co to było? W ogóle jaka mimika? No, no.
Dobrze, wrócę, kiedy tylko będę mogła. No dobra. Gdzie jest Murato? Jeszcze co mi pogadać? Nigdy nie widziałam tak wściekłego Uczu. Uczu? Naprawdę? Co się stało? Nie powinnam plotkować, ale kłócił się z Kabilem. Nie podnosili głosu, ale od razu było widać, że obaj kipią ze złości. Ja jestem tu. O tam. Mamy pełne roboty, moja droga. Garbarze, rzeźnicy, tkacze, farbiarze. O, ten chłopak. Jeszcze raz dziękuję, Ishiki. Odzyskałem kości. To jest wejście tam. Aha, bo to jest most. Dobra. Podejrzewam, że będziecie. Ostrożnie, przyjaciółko Unuratu. Jak łaży w. Masakra. Tędy nie przejdę chyba, więc będę musiał iść tędy. Porwali Etsiego, no trochę. A tam gdzieś jest. Unuratu. Etsi został porwany. Wiem. Trzymają go w koszarach. Obmyślamy plan uwolnienia. Próbowałam go wydostać, wybacz. To wojownik. A to co? To jest klucz. Wygląda jak... jakby pochodził ze świątyni w górach. Przecież to zaraz obok jego więzienia. Czy skrzynia i szczel łączy się z koszarami? Czy to właśnie dlatego sekta zajęła świątynię? Jest silnie strzeżona. Jeśli mamy wejść, to tylko po cichu, bez hałasu. Jest droga powrotna? Tak, była jedna. Przy kopalni soli, ale się zapadła. Jest niebezpieczna. Powinnam sobie z tym poradzić. Być może wyszłaś żywa z dołu ofiarnego. Ostatni raz byłam tam jako dziecko, ale z tego co pamiętam, koszary mieszczą się w wewnętrznej twierdzy. Jeżeli dostanę się od tyłu, utoruję przejście i cię wpuszczę. Uwolnimy Etsliego i znajdziemy skrzynię. Zadbam o syna. Zajmij się skrzynią. Ognisko. Gdy mówiłam o wspieraniu Unuratu, nie miałam na myśli czegoś takiego. Etsy to silny dzieciak. Owszem, jest wojownikiem, rozumiem. Ale i tak mi przykro.
Walka z sektą jest okropna. Zaufaj mi. Uczu nie ma nic przeciw temu, żeby z nimi walczyć. Okej. Jeden punkt umiejętności. On mi się chyba na nic nie zwracał. Chyba nie. Wszystko na dwa. O, ten jest. No, super. Chyba, że jeszcze ulepszenia broni sprawdzę. Dobra. Ekwipunek. Dobra, i teraz aha, bo to jest to samo chyba, tak? Aha, bo to jest bez tego. Dobra. No wszystko, co mogliśmy sobie wytworzyć. Jakiś list jest? 29 listopada roku 1603. Po obiedzie Lopez wyszedł z miasta. Poszedłem za nim z obawy, że może nie wrócić. Znalazłem go na brzegu rzeki. Wyglądał, jakby się modlił. Nie chcąc mu przeszkadzać, czekałem. Jego obcowanie z Bogiem trwało przez noc i z żalem przyznaję, że przysnąłem, bo nagle zobaczyłem nad sobą uśmiechającego się pogodnie Lopeza, a wschodzące słońce tworzyło wokół jego głowy aureole. Pomógł mi się podnieść i mocno mnie uścisnął. Truilos. Wiem, gdzie znaleźć artefakt, szepnął mi do ucha. No, ciekawe. Rozmawialiśmy sobie z Uczu i cóż. Uczu, co chcesz powiedzieć? Nadciąga dzień koronacji Etzliego. Niedługo stanie się mężczyzną i wykona pierwszy krok, by zostać przyszłym królem. To brzmi jak dzień, na który warto czekać. Nadzieja na ten dzień daje nam siłę, aby walczyć z Amaru. Wszyscy musimy sobie czasem przypominać, o co walczymy. Mogę ci jakoś pomóc? Gdy umarł Sairi, ojciec Etzliego, Unuratu uczyniła mi zaszczyt bycia zastępczym ojcem. Muszę zdobyć przed ceremonią 3 święte przedmioty, ale... Tyle się teraz dzieje, że nie możesz się tym zająć. Co to za przedmioty? To amulet wybawcy, łuk czempionów i królewski róg. Każdy jest jak błogosławieństwo przodków przyszłego króla. Czego ci trzeba? Może coś poradzę? Wysłałem ludzi po amulet i łuk. Gdybyś znalazła Kabila wyrabiającego instrumenty i wzięła od niego królewski róg, zrobiłabyś nam przysługę. Jest oporny. Wysłałem 2 ludzi, ale to na nic. Może porozmawiaj z jego żoną. Myślę, że dam sobie radę. Uważaj, Kabil bywa drażliwy, ale jego żona Abra ma na niego kojący wpływ. No to dobra. Zrobimy sobie to zadanko, żebyście też mieli w tym odcinku coś innego poza tym, że tylko w tamtej pułapce byłem. Znaczy pułapce, no. W tamtej jaskini. Ojcze, ojcze, chodź szybko, to Ishiki. Czego chcesz? Nie mamy teraz czasu na rebelię Unuratu. Jesteś Kabil? Uczu przysłał mnie po królewski... Królewski róg? Wezwanie przyszłości? Popatrz tylko, jak mi się przez tę przyszłość wiedzie teraz. Idź już. Sekta dowiedziała się, że to mój tata robi róg. Za karę zatruli nam uprawy. I mama się rozchorowała. Mój brat Kuali poszedł na targ po zioła, ale nie wrócił. To okropne. Spróbuję znaleźć twojego brata i zdobyć zioła. Dziękuję.
gdzie ten dar? Słyszałeś, co stało się z Kali? Nie, co się stało? Ludzie Kukulkanu otruli Abę. Przepraszam. O, Ishiki, jak mogę ci pomóc? Szukam Kualiego, syna Kabila. Oh, biedaczek Shimali. Jeden ze zbirów Kukulkana trzyma go w celi na targu. Czeka, aż Ahau przyjdzie go ukarać. Dziękuję. Zdrowia, Ishiki. Tam gdzieś jest. A, pójdziemy do niego, myślę, że go jakoś wyciągniemy z opresji. Cholerny złodzieju, kazałem ci się zamknąć. Złodziej ziół musi być bardzo niebezpieczny. Dzisiaj kradzież, a jutro morderstwo. Spory przeskok, nie uważasz? Chcesz wiedzieć, co myślę? Trzeba zebrać te szczury do kupy i potopić, co do jednego. Zwłaszcza Jumila. Jego ojciec jest w wężowej gwardii, ale on nie. No dalej, dawaj! Dzień dobry. Ej, jesteś Ishiki ze zewnątrz, prawda? Tak, miło mi was poznać. O, super! Jestem Jamil. W co wy się tu, chłopcy, bawicie? To nie zabawa. Mój ojciec jest kapłanem wężowej gwardii. Wziąłem jego ceremonialny nóż, żeby pokazać kumplom i strażnik Shimali to zobaczył. Shimali wie, co ojciec by zrobił, gdyby się dowiedział, że wziąłem nóż, więc wrzucił go na górę i nie możemy go zdjąć. Przekonajmy się, czy dam radę coś z tym zrobić. Rany, naprawdę? Dziękuję. Gdzie to jest? Dziękuję, Ishiki. Nie ma za co. Zaraz, chwila. Dorośli zawsze nas stąd wyganiają. A ty nam pomogłaś. Czego chcesz? To ja będę gadał. No to czego chcesz, Ishiki? Znaczy się, możemy ci się jakoś odwdzięczyć? Próbuję pomóc Kualiemu. Spóźniłaś się. Został skazany na śmierć. Nic z tym nie zrobimy. A Shimali strażnik cię nienawidzi. Shimali zacznie was gonić, gdy go sprowokujecie? Czemu? Bo jeśli opuści swój posterunek, będę mogła dostać się do Kualiego. Tak, to mi się podoba. A, możesz powiedzieć Kualiemu, żeby spotkał się z nami w jaskini. Będzie wiedział, gdzie to jest. Tam będzie bezpieczny. Dobrze. Ruszajmy. Asto, Raimi, za mną. Samin, pilnuj tyłów. A potem biegnij do jaskini. Odsuń się, Ishiki. Zaraz utorujemy ci drogę. Shimali, ty tchórzu! Skończysz jako niewolnik. Chodź, skosztuj mojego ostrza. Aha! Posmakuj też dla mich placków. Mały złodziej powinien zostać ukarany. Proszę, to tylko zioła. Błagam, wszystko odpracuję. Twój brat opowiedział mi o twoich kłopotach. Czekaj, kim ty jesteś? Kimś, kto chce pomóc. Nie chciałem, żeby do tego doszło. Próbowałem tylko pomóc swojej matce wrócić do zdrowia. Gdzie są zioła? Daj mi je. Wyleczę twoją matkę. Idź już. Twoi przyjaciele czekają na ciebie przy jaskini. Dziękuję. Trzymaj. Będę biegł tak szybko, jak tylko potrafię. Ale powiem wam, że muzyka tutaj jest naprawdę nieziemska. Buduje taki klimat, że pod wrażeniem jestem, nie?
A pasuje tutaj bardzo. Mówiłem, że masz stąd iść. Kuali jest bezpieczny. Mam zioła dla twojej żony. Naprawdę? I przyszła się wyleczyć czy targować się o królewski róg? Trzymaj. Powinno pomóc. Dziękuję, Ishiki. Kabil, nie zachowuj się jak dupek. Daj jej ten róg. Proszę, z wyrazami szacunku dla przyszłego króla. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś. Dziękuję. Uzyskaliśmy sympatię, nie? A, to dobrze. Warto mieć tutaj jakichś, wiecie, sprzymierzeńców i ludzi, którzy w razie bo będą gotowi pomóc nam, bo podejrzewam, że będzie niezła bitwa z tymi wojownikami. Oczywiście nie będę... Oho, kolejne mapy. Oczywiście nie będę tutaj przedzał faktów. Dobra. Mamy ten róg. Ostatnia rusza, pierwsza wraca. Johna mówił o tobie prawdę. Królewski róg zgodnie z życzeniem. Miałaś problem z Kabilem? Miałeś rację co do jego żony. Jest bliska jego sercu. Dziękuję ci, Laro. Oczywiście. Uczu, co miało znaczyć ostatnia wyrusza, pierwsza wraca? Ludzie, których wysłałem 3 dni temu po pozostałe 2 rzeczy, jeszcze nie wrócili. Myślisz, że coś im się stało? Najbardziej martwię się o Quentiego. Jest młody, lubi ryzyko. Skacze do wody jeszcze zanim sprawdzi, jaka jest głęboka. Znam ten typ. Johna. Johna ma rację. Taki właśnie jest Quenti. Nie powinienem był wysyłać tam Quentiego. Co to za miejsce? Stary zbiornik. To tam ukryto przed sektą szczątki Manko. Kim jest Manko? Był farmerem, który wywiódł przodków Sairiego i Amaru z Kusko w bezpieczne miejsce. Znany jako rolnik wybawca. Musimy mieć jego amulet przed koronacją. Czemu Manko został ukryty? Uczniów Manko znano jako zakon rolnika wybawcy. To oni wywołali rebelię. Gdy sekta Kukulkana przejęła władzę po raz pierwszy, chciała ich wybić. Manko ukryto w tajemniczym miejscu. Z czasem szeregi zakonu stopniały, a pamięć o tym miejscu zniknęła. Jak chcesz, to mogę poszukać Quentiego. I tak zrobiłaś dla nas wiele. Zwrócenie rogu było gestem przyjaźni. Żaden kłopot. Może Quenti pokaże mi urwiska, z których najlepiej się skacze. Proszę, nie zachęcaj go. Wejście do zbiornika jest w jaskini nad białym drzewem. Idź szlakiem. Doprowadzi cię na miejsce. Okej. Okay. Okej. Czyli co tam jest? Już wolę sobie tam przepłynąć. Rozumiem ten dialekt. Musisz się nauczyć. Uczu mówił, że wejście do zbiornika znajduje się w jaskini nad białym drzewem. No to zobaczmy.
Dobra. Coś mi... Tam jest wejście. Wejście, kolejne mapy. Zobaczymy. Odgadniemy coś tam. Nikogo tu od wieków nie było. To musi być właściwe miejsce. Mapy. Może to być figura króla rolnika. Być może sekta Kukulkana ukradła ją, by mieszkańcy Paititi się do niej nie modlili. A może otrzymała ją w ramach zapłaty za ochronę. Nie mam pojęcia. Miejsce spoczynku Manko. To wygląda podejrzanie. No, będę musiał... Kować. Ta dźwignia powinna podnieść poziom wody. Powinna. Kolejna. Zaraz. Zakon zostawił członków, aby służyli jako strażnicy po zamknięciu zbiornika.
te wszystkie kości poświęcili się, by chronić to miejsce. Cześć, mamko. Dobra, gdzie jest ten amulet? Amulet amuletem, ale... Przez tę ścianę przechodzi światło. Pewnie kolejne odcięte przejście. Teraz muszę oddać go Uczu. Okej. No dobra, powoli podejdziemy, co? Ja się zastanawiam, gdzie jest ten Quentin. Że go tu nie ma, no trochę taki, wiecie. Czy tutaj go nie będzie? Nie ma go, dziwne. Tam co jest? Czy jakoś tam muszę wejść na pewno, nie? Tylko... Jak ja mam stąd wyjść? Mam skoczyć do wody? No chyba z jaja robicie. Może zginęła. Walę prawie w kamień, nie? Sami widzieliście. Ale fajna odskocznia między tymi zadaniami. Tymi zadaniami głównymi, a pomiędzy właśnie zadaniami pobocznymi. Cokolwiek nie sądziłem, że będę robił. Jakoś po prostu tak myślę sobie, że można poznać dodatkowe historie. Dodatkowe historie
I po prostu mnie poznaliśmy. O, Lara. Quentin niedawno wrócił. Wyczerpany, ale żywy. Dobrze, że i tobie nic nie jest. Ten zbiornik to spore wyzwanie. Dobrze, że Quentin wrócił. Ale niestety bez amuletu wybawcy. Mówisz o tym amulecie wybawcy? Co? Laro, znalazłaś go. Nie do wiary. Tutaj. Bardzo ci dziękuję. Gdy Zan wróci z łukiem czempionów, uczcimy wszystkich zbieraczy. Łącznie z tobą, jeśli dołączysz. Będę tam. No i fajnie. Mamy kolejny punkt umiejętności. I co? W tym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć. Hej.